Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zmarł biskup Bernard Tissier de Malare, jeden z czterech biskupów konsekrowanych przez arcybiskupa Lefebvre'a w roku 1988. Dzisiaj kilka słów o konsekracjach biskupich, o tych dawnych i o tych nowych. Kilka słów o pożegnaniu naszego czcigodnego biskupa i oczywiście odpowiedzi na wasze pytania. Zapraszam. Logo mamy najbardziej w żałobne, jak tylko jest to możliwe, to znaczy bez podświetlenia na jakikolwiek kolor, właśnie ze względu na ten temat otwierający, czyli pożegnanie biskupa Bernarda Tissier de Malare. Biskup Tissier de Malare był jednym z czterech konsekrowanych biskupów przez arcybiskupa Lefebvre'a w roku 1988 bez zgody papieża. Ja osobiście otrzymałem święcenie kapłańskie od biskupa Tissier de Malare, a więc można powiedzieć, że pewna osobista relacja również w ten sposób powstaje. Myślę, że jest to dobra okazja, żeby powiedzieć w ogólności o konsekracjach biskupich, to znaczy nie tak całkiem w ogólności, co to są konsekracje, tylko o tych konsekracjach z roku 1988. Otóż niedawno chyba na Polonii Christianie był wywiad z panem Milczarkiem, w którym pan Milczarek przedstawił taką wizję tego czynu konsekracji biskupich w stylu, no to niektórzy przedstawiają to jako czyn heroiczny, ale moim zdaniem, mówi pan Milczarek, jest to raczej wejście w taką szarą strefę moralności. Jest to decyzja roztropnościowa, ale właśnie taka niepewna, nieoczywista, w jakiś sposób właśnie wchodząca w, dosłownie pada tam to stwierdzenie, w szarą strefę moralności. I myślę, że to jest dobra okazja, żeby dwa słowa na ten temat powiedzieć. To jest w ogóle bardzo ciekawy sposób myślenia. Myślę, że dosyć charakterystyczny dla osób związanych z środowiskiem, szeroko pojętym środowiskiem indultowym. Mianowicie, że czysta moralność niejako, tam, no bo mamy szarą strefę moralności, a tam, gdzie nie ma tej szarej strefy moralności, czyli gdzie jest biała strefa moralności, to jest tam, gdzie właśnie jakieś prawo tak dosłownie mówi, że masz robić tak i tak. I to wtedy jest biała strefa moralności. Ten sposób myślenia zdecydowanie nie jest myśleniem tomistycznym, nie jest myśleniem po prostu głęboko katolickim, jeśli chodzi o moralność. Faktycznie pojawiały się takie nurty w kościele katolickim, w katolickiej teologii moralnej. Nazywamy te ruchy ruchami kazuistycznymi, to znaczy takie, które całą moralność roztrząsały z punktu widzenia, można powiedzieć, zakazów. Tak, co jest zakazane? I później bardzo konkretne pytania. A co, jeśli będzie tak, tak, tak i tak? To co wtedy, co mam wtedy zrobić? No i kazuista mówi, no jeśli jest tak, tak i tak i tak, to masz zrobić wtedy tak. No i wtedy jest niejako takie prawo ustanowione, tak? Kazuista wyłożył prawo, dostosował do konkretnego przypadku i wtedy taki wierny, kazuistyczny wierny jest szczęśliwy, bo się dowiedział dokładnej wykładni, gdzie to, jak pozostać w białej strefie moralności. Faktycznie takie nurty były w katolickiej teologii moralnej, natomiast były to nurty bardzo niebezpieczne, nurty wolontarystyczne, wynikające z tego, że Kościół trochę porzucił, trochę wycofał się z prymatu rozumu. Tam, gdzie jest prymat rozumu, tam jest też prymat roztropności. Tam dla katolickiego teologa jest oczywiste, że roztropność musi zapanować nad wszystkim. Roztropność jako cnota, która pozwala nam dobrze rozpoznać środki prowadzące do celu. Ta cnota faktycznie sprawia, że człowiek nie patrzy na moralność na zasadzie takiego prawa świeckiego, prawa stanowionego, że tu jest taki, 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 taki przepis i to masz wypełnić. Tak jak święty Tomasz z Akwinu omawia moralność w sumie teologicznej, tak jak też my ją omawiamy w naszej szkole, to znaczy jak domawiam z licealistami moralność w trzeciej klasie liceum, omawiam ją właśnie na podstawie sumy teologicznej, to znaczy schemat omawiania jest z sumy teologicznej.
Sam materiał jest po części z sumy teologicznej, którą w trzeciej klasie już nawet czytamy z uczniami w oryginale, a część są to już powiedzmy refleksje katechetyczne, na przykład z apologetycznego katechizmu księdza Gadowskiego, który swoją drogą jest przedstawicielem raczej właśnie tego drugiego nurtu, to znaczy on podchodzi do moralności od strony przykazań. Po tym rozpoznajemy właśnie, czy mamy do czynienia z taką moralnością bardziej wolontarystyczną, czy bardziej racjonalną, nie chcę powiedzieć racjonalistyczną, będzie się to źle kojarzyło. A więc tam, gdzie moralność jest wykładana bardziej racjonalnie, jak u świętego Tomasza z Akwinu, tam będzie ona wykładana na podstawie cnoty, czyli sprawności, które pozwalają nam podjąć z łatwością, wykonać jakiś dobry, konkretny, dobry uczynek. I jeśli tak rozpatrujemy moralność, wtedy to wszystko nabiera właśnie cały konstrukt takich konstrukt moralny świata, całe to wszystko nabiera takiej głębokiej harmonii. Wszystko jest uporządkowane i człowiek właśnie ma rozpoznać, co jest dobre i ma za tym podążyć. Później wyrabia w sobie te świadome nawyki i w ten sposób do tej doskonałości zdąża. I to czyni człowieka, to jest moralność, która czyni człowieka wolnym, bo ostatecznie to pozostaje pod jego roztropność. Nie czyni człowieka takim nie tylko idiotą, ale też niebezpiecznym idiotą, w sensie takim, który wykonuje rozkazy również wtedy, gdy te są zbrodnicze, no bo przecież skoro rozkaz tak mówi, to trzeba zrobić, skoro prawo tak mówi, to musi tak właśnie być. Mówię o tym cały czas, jesteśmy w kontekście konsekracji biskupich i pożegnania naszego świętej pamięci biskupa Bernarda Tissier de Malare, dlatego że arcybiskup Lefebvre postąpił właśnie inaczej. Postąpił jak prawdziwy święty, jak prawdziwy katolik. Postąpił jak prawdziwy tomista. Postąpił zdecydowanie zgodnie z tą białą strefą moralności. I tutaj ten wstęp jest po to, żeby pokazać, że działanie roztropnościowe, a niezgodne z prawem stanowionym, czasami jest bezpośrednio w białej strefie moralności. Oczywiście, że tak. Normalnie jak wybiję szybę u kogoś w domu, to dopuszczam się i grzechu, i wykroczenia. Natomiast jeśli wybijam tą szybę po to, żeby wynieść kogoś, kto albo dom się pali i trzeba w jakiś sposób kogoś tam wynieść z tego domu, kto jest nieprzytomny, no to wtedy zdecydowanie ani grzechu nie mam, ani wykroczenia nie popełniam. Wybijanie okien chyba akurat w przypadku pożaru nie zawsze jest najroztropniejsze, bo tam się wpuszcza powietrze, ale to już zupełnie inna kwestia. Rozumiemy, o co chodzi. A więc zdecydowanie taki człowiek, to nie jest tak, że wtedy ten człowiek wybijający to okno wchodzi w jakąś szarą strefę moralności. Tak nie do końca wiadomo, czy dobrze postąpił. Nie, no ludzie, trzeba wziąć tego kija i to okno wybić i po prostu zrobić to, co trzeba. I tak samo może się zdarzyć w sytuacji takiej stricte kościelnej, w sytuacji prawa kanonicznego. Może tak być i prawo kanoniczne samo takie przypadki przewiduje, gdy mówi o tej wyższej konieczności, o czym już wielokrotnie w moich materiałach mówiłem. Moim zdaniem jest więc oczywiste, że ten uczynek arcybiskupa Lefebvre'a był tym właśnie uczynkiem, który uczynił go wielkim, który jest takim ukoronowaniem jego świętobliwego życia, ukoronowaniem jego wieloletniej pracy misyjnej, gdzie faktycznie nie zawiódł, gdzie faktycznie w sytuacji, która była trudniejsza, gdzie trzeba było sprzeciwić się swoim przełożonym, że faktycznie nie zawiódł, zapewnił ciągłość w funkcjonowaniu Kościoła i tutaj właśnie nasi biskupi, biskup Tissier de Malare, świętej pamięci biskup Tissier de Malare, są takimi gwarantami tej ciągłości. To jest kluczowa sprawa. To są tacy bohaterowie, no, moim zdaniem to są takie poglądy, których nawet nie bardzo warto komentować, ale no pojawia się, więc komentuję, którzy twierdzą, że arcybiskup nie konsekrował biskupów, to na pewno tradycja w ogóle by nie zginęłaby wcale. Nie, to byłoby po prostu, nagle by się tak
tak okazało, że Rzym zupełnie zmienia kurs i nagle by właśnie tradycja była taka kochana i przytulana przez wszystkich. No ludzie, przecież jeśli spojrzymy na tą historię Kościoła lat 70., 80., to przecież widzimy, że Kościół nieustannie prześladuje tradycję. Jeszcze przed konsekracjami biskupimi widać od razu, że kapłani, którzy odstawiają cyrki w kościołach, są promowani. Kapłani, którzy odprawiają mszę świętą trydencką, są prześladowani. Widać, że rządzący, że tam się zmienia się kadra zarządzająca i rządzący bardzo mocno chcą wyciąć wszystko, co tradycyjne. I teraz ci bohaterowie dzisiaj sobie tak myślą, ale to nie, to na pewno by wszystko poszło dobrze. Oczywiście, że Kościół by nie upadł, Pan Bóg znalazłby inny sposób, ale stracilibyśmy tą ciągłość, a ciągłość jest czymś absolutnie kluczowym. My to widzimy bardzo wyraźnie na przykład na przykładzie kongregacji zakonnych, tradycyjnych kongregacji zakonnych. Tak naprawdę z nami, z bractwem pozostała w Europie tylko, pozostało tylko zgromadzenie kapucynów z Morgon. I to jest jedyne z tych tradycyjnych męskich zgromadzeń, o męskich zgromadzeniach mówię, jedyne z tych męskich zgromadzeń, które faktycznie ma ciągłość, które faktycznie przeszło płynnie. Byli zakonnicy, którzy oparli się wobec reformy posoborowej i którzy przetrwali, którzy zgłosili się do nas, którzy później mają u nas święconych kapłanów i tak dalej, i tak dalej. I to jest jedyny zakon, który przetrwał. Wszystkie te takie odtwarzane nie przetrwały. To nie znaczy, że ja teraz wyrokuję, że absolutnie nigdy nie może taki przetrwać, tylko absolutnie widać jakościową różnicę. Widać, że ta ciągłość w Kościele to jest tradycja właśnie, tak? To jest tradycja. Tenet traditionis, mówi święty Paweł. To nie da się tak po prostu naprawdę skutecznie, w pełni skutecznie odtworzyć czegoś, co zostało przerwane. To jest zawsze wielka strata. Da się bez wątpienia w jakimś stopniu to zrobić, ale zawsze jest to wielka strata. I tutaj arcybiskup Lefebvre odegrał absolutnie opatrznościową rolę. I właśnie nasz dzisiejszy szczególnie wspominany świętej pamięci biskup Tissier de Malare, przyjmując tą sakrę biskupią, tak dokonali rzeczy wielkiej, wspaniałej, zapewniając tą ciągłość. Ja widzę tego owoce zupełnie codziennie, bo za każdym razem, gdy pełnię moją posługę wobec tych setek wiernych w niedzielę, wobec setek dzieci w szkole, to widzę, że to po prostu przynosi dobre owoce, że Kościół katolicki po prostu przynosi dobre owoce. To jest to błogosławieństwo, które widzę po prostu, że płynie przez mszę świętą, przez sakramenty święte, przez tradycyjną katolicką naukę i wszystko to otrzymaliśmy właśnie od naszego, oczywiście ostatecznie od Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale wybrał on jako swoje narzędzie do przekazania, zachowania tej ciągłości katolickiego kapłaństwa, katolickiej mszy świętej, katolickiego rozumienia mszy świętej, sakramentów i tak dalej, naszego założyciela, arcybiskupa Lefebvre'a i jako wybrane narzędzia bez wątpienia właśnie tych biskupów, którzy byli przez arcybiskupa konsekrowani, z których jednego właśnie musieliśmy odprowadzić na cmentarz, którego szczątki musieliśmy odprowadzić na cmentarz, który już swoją posługę wypełnił. Swoją drogą dla mnie to jest przykład takiego starszego przecież już biskupa. To jest naprawdę bardzo budujące. Ja bardzo dobrze pamiętam czasy, gdy byłem w seminarium, gdy toczyły się wtedy rozmowy z Rzymem i ta sytuacja w bractwie była taka bardzo napięta na zasadzie, co teraz będzie. I powiedzmy, że takie różne frakcje, jedni bardziej skłonni do tego, żeby kontynuować te rozmowy z Rzymem, inni, żeby je przerwać i taka nieoczywista sytuacja. Pamiętam, że biskup Tissier to był biskup, który był zdecydowanie nastawiony bardzo krytycznie wobec tych rozmów z Rzymem i tym bardziej doceniam właśnie jego mimo wszystko spokój w tym wszystkim. On zawsze, pamiętam wtedy, gdy do nas przyjeżdżał, to kazanie miał zawsze takie wojownicze, w sensie takim, że musicie za wszelką cenę być wierni, za wszelką cenę być wierni prawdzie. Nigdy nie wolno pójść na kompromis z błędem, pod żadnym pozorem i za żadną cenę. Powtarzał to zawsze i za każdym razem. I widać, że w jakimś tam stopniu
obawiał się tego, że ta sytuacja może pójść nie w tą stronę, w którą uważał, że powinna była pójść, a jednak właśnie pozostał, pomimo tego, że pozostał taki w pełni, w pewnym sensie radykalny, w pełni zgodny ze swoimi poglądami, to jednocześnie nie stwierdził, że a co tam ja będę robił to, co mi przełożeni każą, ja sobie zrobię po swojemu, jak to się ustało w przypadku biskupa Williamsona, który nie był w stanie nawet powiedzmy przyjąć wizji, tak, że tutaj decyzja przełożonych może być inna. Ostatecznie dobrze wiemy, że te rozmowy zakończyły się fiaskiem, to znaczy ostatecznie nie doszło do uregulowania sytuacji kanonicznej. Natomiast właśnie biskup Williamson tak bardzo był tym wzburzony, że w ogóle nie był gotów, żeby po prostu spokojnie odczekać, co się faktycznie wydarzy. Biskup Tissier był gotów i pomimo tego, że zawsze mówił dokładnie to, co myśli, zawsze na kazaniu to bardzo dokładnie, dobitnie podkreślił, to właśnie pozostał wierny naszemu założycielowi, pozostał wierny prawdzie, pozostał wierny bractwu, któremu przez całe swoje życie służył, bo uważał, że w ten sposób służy Panu Jezusowi. I to niedawno biskup Tissier był u nas, być może tutaj montażysta pokaże nam kilka zdjęć z naszej szkolnej kaplicy, gdzie biskup Tissier udzielał bierzmowania. Niedawno był u nas i właśnie było to niezwykle budujące, tak? Gdy biskup faktycznie widać, że jest już naprawdę, naprawdę starym i zmęczonym człowiekiem, a wciąż jeszcze ta liturgia napełnia go pewną radością, wciąż jeszcze z taką gorliwością do służby Bożej podchodzi i właśnie patrzeć na człowieka, było to dla mnie wzruszające, na człowieka, który tyle lat walczył, tyle lat służył na tym froncie zbawienia dusz. Na tyle lat niezłomnie walczył, naprawdę w różnych okolicznościach i pod koniec życia właśnie nie jest znużony, nie jest jak taki żołnierz z I wojny światowej, z tego znanego filmu Na Zachodzie bez zmian, czy Na froncie bez zmian, jakoś tak, który miał tam w ogóle kilka różnych ekranizacji, czy kilka różnych odsłon, nie wiem, czy to jest pewnie, to są ekranizacje jakiejś powieści. Chodzi o to, że tam właśnie to była historia takiego żołnierza, który tak pod wpływem tych walk tracił na siłach, to było zupełnie co innego. Biskup Tissier właśnie pomimo swojego wieku, pomimo może dzięki temu doświadczeniu, widać było, że był taki wewnętrznie naprawdę radosny pośród tych wszystkich ceremonii, pomimo tego, że tych sił miał naprawdę, naprawdę już coraz mniej, to jednak widać było, że ta posługa jest dla niego czymś wielkim, pięknym i było to coś budującego, takie wielkie świadectwo, wielkie, żywe, chodzące świadectwo wierności, takiej wierności do samego końca, wierności nawet wtedy, gdy jest to trudne i za to jak najbardziej dzisiaj możemy biskupowi świętej pamięci, biskupowi Tissier d'Amalarais serdecznie podziękować i w jego intencji również dziesiątek różańca odmówić. Zachęcam bardzo do tego w tym różańcowym miesiącu, dlatego też logo za chwilę zapali się na niebiesko ze względu na różańcowy miesiąc. Zachęcam do tego, żeby ten dziesiątek różańca odmówić. Jak najbardziej być może biskup potrzebuje teraz tego oczyszczenia w czyśćcu i możemy mu w ten sposób pomóc. Naprawdę warto. Zawdzięczamy mu bez wątpienia bardzo, bardzo dużo. Ja otrzymałem od niego święcenia kapłańskie. Tutaj wierni, którzy otrzymywali bierzmowanie, którzy byli zaopiekowani, którzy otrzymywali posługę ze strony kapłanów bractwa, to ta posługa przyszła właśnie przez naszych biskupów, a więc zachęcam do wdzięczności, do modlitwy w intencji naszego zmarłego biskupa. Trochę w związku z tym było pytanie o to, kiedy będą konsekracje, nowe konsekracje biskupie.
Ja, tak jak ktoś sugerował w dyskusji, pewnie powiem, że nie wiem. No oczywiście nie wiem, nie tylko powiem, że nie wiem, ale po prostu nie wiem tego. Również mam nadzieję, że przełożeni już od dawna są dosyć dobrze przygotowani. Uważam, że roztropność tego wymaga, że powinny być już od dawna rozmowy z kandydatami prowadzone i kandydaci powinni być już przygotowani i ja uważam, że to powinno ruszyć, natomiast ja nie jestem w tej kwestii zupełnie decyzyjny, a więc i też nie ma absolutnie żadnego dostępu do informacji. To, co mówię, nie wypływa z żadnych, nie wiem, plotek wewnątrz, bractwowych, co tutaj będzie się działo. Nie, to są po prostu tylko i wyłącznie moje spekulacje. Najpierw pytanie, które padło gdzieś pod jakimś shortem, ale uznałem, że warto na nie odpowiedzieć i tam też odpowiedziałem, że będzie tutaj odpowiedź. Teolodzy mają obowiązek zwrócenia uwagi na błąd swoim przełożonym, ale czy w takim razie powinni o tym błędzie mówić innym wiernym, czy nawet w mediach? Czy taki sam obowiązek mają osoby, przepraszam, które teologami nie są? Zależy od stopnia. To znaczy, jeśli jakiś błąd jest publiczny i ten, kto go głosi, głosi go publicznie wobec wiernych, czyli na przykład jeśli Kościół celebruje Dzień Islamu, to wtedy nie wystarczy tylko powiedzieć, wysłać, nie wiem, maila do biskupa, że słuchaj, biskupie, taki i taki, to co robisz, to jest apostazja. Nie wystarczy. Trzeba wtedy ostrzegać wiernych, bo mamy tutaj bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia duszy, a więc należy tutaj działać od razu i publicznie, bo też zgorszenie jest publiczne. Czy powinni reagować kapłani, teolodzy, czy też wierni, to zależy od stopnia. To znaczy, znowu, jeśli jest to kwestia taka nieoczywista teologicznie, no to oczywiście oni powinni wypowiadać się, teolodzy, tak, którzy mają jakieś pojęcie o rzeczy. Natomiast jeśli coś jest niekatechetyczne, niezgodne z katechizmem, to jak najbardziej wierny również powinien się temu sprzeciwić i ma prawo jak najbardziej o tym mówić. Tak? Znowu, jeśli Kościół celebruje Dzień Judaizmu, to nie trzeba być teologiem, czy Dzień Islamu, nie trzeba być teologiem, żeby powiedzieć, że to jest celebracja religii, która odrzuca Chrystusa i że to na pewno nie jest zgodne z Bożym objawieniem, z po prostu prawdą, tak, z katolicką moralnością, że to jest coś bardzo niebezpiecznego. Jak najbardziej każdy ma prawo i obowiązek, żeby się od tego zdystansować i ostrzegać tych, wobec których mamy jakieś zobowiązania. Kapłan ma zobowiązania wobec przede wszystkim swoich wiernych, ojciec rodziny, wobec swojej rodziny. Dalej tam padło pytanie, jak takie liberalne podejście do posłuszeństwa odróżnić od swawoli teologicznej i zapobiec chaotycznego interpretowania prawa przez każdego na swój sposób. A więc nie jest to liberalne podejście do posłuszeństwa, tylko katolickie podejście do posłuszeństwa. Katolicka cnota posłuszeństwa oznacza, że poddajemy się przede wszystkim Panu Bogu i później ludziom na tyle, na ile oni są od Pana Boga zależni, są Panu Bogu poddani. Gdy ktoś sprzeciwia się Panu Bogu i wydaje jakieś polecenie niezgodne z Bożym prawem, mamy ścisły obowiązek ze względu na cnotę posłuszeństwa się zdystansować od takiej decyzji i sprzeciwić przełożonemu. Teraz już przechodzę do pytań pod postem. Prawosławie jest tak niedorzeczne, że trudno mi sobie wyobrazić, aby ktoś mógł tak wierzyć. To księdza słowa. Mógłby ksiądz się rozwinąć. Mnie zawsze wydawało się, że protestantyzm jest niedorzeczny. Bóg zapłać. Tak, protestantyzm ma bardzo dużą dawkę nieracjonalności, no bo przecież pamiętamy, że Luther mówił, że rozum jest prostytutką diabła, używając wulgarniejszego słowa, niż ja tutaj użyłem. A więc naturalnie protestanci nie będą mieli wielkiej skłonności do racjonalności. Oczywiście spośród nowszych protestantów są tacy, którzy mają trochę większą estymę wobec rozumu, ale co do zasady protestantyzm jest bardzo nieracjonalny. Prawosławie również jest bardzo nieracjonalne. Dlaczego? Praktycznie w ogóle nie istnieje tam taka spekulatywna teologia. Jeśli spojrzymy sobie na prawosławie, na przykład jak są kształceni księża prawosławni, uczy się ich przede wszystkim liturgii, tego, żeby potrafili zaśpiewać, żeby potrafili wszystko odprawić. Nie uczy się ich prawie w ogóle teologii. Jak wygląda tam takie duszpasterstwo? No jest ono albo takie prawne, na zasadzie właśnie masz robić to, to, to i to, albo próba jakiegoś
jakiejś takiej mistyki na zasadzie właśnie tych starców, którzy mają tam ogromne ascetyczne doświadczenie i tak osobiście pouczają wiernych. I znowu praktycznie w ogóle nie ma tam takiej racjonalnej teologii, tak, która by porządkowała na przykład właśnie teologię moralną według cnót, tak, co można prosto, w prosty sposób przekazać wiernym, co może ich kształtować. Praktycznie wszystko, co jest racjonalne w religii, odpada w prawosławiu. Czy ta apologetyka, doświadczenie, dowodzenie rozumowe istnienia Pana Boga, czy cała teologia dogmatyczna, teologia moralna, to praktycznie nie istnieje w sensie tym takim racjonalnym. Wszystko jest zepchnięte właśnie w taką przestrzeń albo takiego ślepego przywiązania do tego, co było, bo to jest, można by powiedzieć, że w pewnym sensie prawosławie ma tendencję do hipertradycjonalizmu, w sensie takim, że są jakieś sobory, które uznają i absolutnie, literalnie tego musimy się utrzymać, co tam jest zapisane. Bez żadnej racjonalnej nad tym refleksji, bez racjonalnej refleksji nad moralnością, bez racjonalnej refleksji nad duchowością, bez racjonalnej refleksji nad istnieniem Pana Boga, w ogóle bez racjonalnej refleksji. Dlatego wydaje mi się, że dla Polaka to nie będzie atrakcyjne, ale obawiam się, że niestety będzie. Być może jednak ja tutaj nie jestem typowym Polakiem, nie uważam się bynajmniej za jakiegoś lepszego. Natomiast mamy coś takiego, mimo wszystko mamy jakiś zalążek racjonalności w sobie. Być może zdołał Kościół to w nas wyrobić przez te wszystkie wieki, no bo jednak Polacy mają bardzo małą skłonność do prawosławia. To są jakieś takie zupełnie pojedyncze jednostki, które są do tego skłonne. Tam kwestie historyczne mogą tutaj odegrać pewną rolę, bo to prawosławie zawsze było dla nas jednak czymś takim zupełnie obcym i wręcz niebezpiecznym, napastliwym, przychodzącym ze strony wcześniej Imperium Rosyjskiego. Być może to stąd, a więc nie. Myślę, że jednak nie jestem pod tym względem w jakiś sposób wyjątkowy. Jednak mamy jakiś opór wobec tej nieracjonalności prawosławnej. No niestety nie jesteśmy szczególnie racjonalni na chwilę obecną, to znaczy jesteśmy narodem takim mocno rozemocjonowanym, ale to być może faktycznie jest tutaj duża wina też posoborowia, które całą tą kwestię pobożnościową znowu wepchnęło w stronę uczuć, wepchnęło w stronę uczuć i to też być może stwarza pewną bliskość wobec prawosławia. Czy żałoba po pogrzebie pochodzi z tradycji, czy bardziej z tradycji ludowej? Jeśli z tradycji, to jak powinna wyglądać, kogo powinna dotyczyć, ile powinna trwać i tym podobne. To znaczy nie jest to kwestia bezpośrednio objawiona przez Pana Boga w Piśmie Świętym i w tradycji apostolskiej, natomiast jak najbardziej bazuje to, jest to tradycja ludowa tak mocno zakorzeniona w nie wiem, praktyce pobożnej, w teologii Kościoła, natomiast nie ma tutaj jakiegoś ścisłego obowiązku, żeby zachowywać te zwyczaje żałobne, które obowiązywały w Polsce na przykład jeszcze 50-60 lat temu, a więc nie ma takiego ścisłego obowiązku sumienia, żeby teraz człowiek na przykład po śmierci rodzica przez, chyba to był rok po śmierci rodzica, nosił się w żałobie, żeby pokazywał tą żałobę przez swój strój, przez nieuczestniczenie w zabawach hucznych. Nie jest to ścisłym obowiązkiem sumienia, natomiast myślę, że jak najbardziej pewną stosowność te rzeczy mają. Czy w ramach dawnej serii rozmów z kapłanami, którzy dołączyli do bractwa, nie rozważał ksiądz nagrania rozmowy z księdzem Mateuszem Grabowskim, gdyby wyraził taką chęć? Posługuje teraz w przeoracie warszawskim, więc jest to pewne ułatwienie. Jak najbardziej, nawet wstępnie ksiądz już się zgodził na taką rozmowę, natomiast praktyka życia w przeoracie i w szkole jest taka, że nie jest to takie proste, żebyśmy się umówili na jakiś konkretny czas i tą faktycznie rozmowę nagrali. Ale myślę, że będzie. Mam nadzieję, że będzie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moje pytanie. Znam sytuację, że kapłani po odejściu z kapłaństwa, którzy zostali przeniesieni do stanu świeckiego i zamierzają wziąć ślub kościelny, ponieważ według modernistów mogą to zrobić i nie popełnią tym grzechu śmiertelnego. Mogą również korzystać z sakramentów. A jak to wygląda w tradycyjnym nauczaniu? A więc nie zmieniło się tutaj nic znaczącego. To znaczy kapłan zarówno przed soborem, jak i po soborze najpierw może poprosić o zdjęcie z niego obowiązku, nie, zdjęcie z niego pełnienia funkcji kapłańskich, tak? Czyli odprawiania mszy świętej, pełnienia funkcji duszpasterskich. To jest rzecz dosyć prosta, to znaczy kapłan automatycznie, jeśli porzuca kapłaństwo, no to automatycznie te obowiązki są z niego zdjęte i nie może już odprawiać mszy świętej, nie może słuchać spowiedzi świętej. Natomiast musi w osobnej prośbie poprosić o dyspensę od wieczystych ślubów czystości i odmawiania brewiarza. A więc to jest osobna prośba, która teraz wydaje mi się, że brewiarz jest już w tej wcześniejszej zawarty, w sensie, że z tego zwalnia się w pierwszym kroku. Nie jestem w 100% pewien, natomiast też nie tego dotyczy na szczęście pytanie. A więc w drugim kroku może kapłan poprosić o zwolnienie z wieczystych ślubów czystości, pisze wtedy do Rzymu, prosi o dyspensę albo o zamianę tych ślubów na coś innego, na przykład zobowiązuje się do tego, znaczy prosi o to, żeby móc zobowiązać się do tego, że będzie pościł w sposób ścisły w środy, piątki i soboty i prosi o zamianę wieczystych ślubów czystości na to umartwienie. Może o to poprosić. Stare prawo kanoniczne mówiło, że subdiakona zwalnia się rzadko ze ślubów czystości, diakona bardzo rzadko, kapłana prawie nigdy, a biskupa nigdy. I w zasadzie za bardzo się to też w posoborowiu nie zmieniło, to znaczy te dyspensy udzielane są, z tego co wiem, faktycznie bardzo rzadko. Co zrobić w przypadku, gdy rodzice postanowili, że po śmierci chcą, aby ich poddać kremacji? Czy można spełnić taką prośbę, a jeśli tak, to czy trzeba? A więc nie. I nie wiem, skąd w komentarzach pojawiło się, że ktoś słyszał u piusowców, już sama nazwa wskazuje, że coś tutaj tykna, że jak najbardziej. Nie, oczywiście. To znaczy, oczywiście najpierw trzeba próbować przekonać, żeby nie chcieli tego robić. Jest to coś, co jest ewidentnie niezgodne z tradycją Kościoła. Faktycznie dzisiaj posoborowie dopuszcza kremację, natomiast Kościół nie przez przypadek, przez praktycznie 2000 lat od samego początku chrześcijanie bardzo ostro opierali się kremacji. Dlaczego? Dlatego, że była ona wyrazem, bardzo takim wyraźnym wyrazem niewiary pogan w zmartwychwstanie. Oni uważali, że ciało jest czymś złym, dlatego uważali, że trzeba je zniszczyć. Chrześcijanie, wierząc w zmartwychwstanie, chcieli to bardzo wyraźnie pokazać. To jest tak kluczowa prawda i to jest tak wyraźny symbol, że tutaj naprawdę należy przy tym obstawać. A więc nie zapis w testamencie, jeśli ktoś zapisze w testamencie, żeby zrobić coś złego. Jeśli ktoś zapisze, że masz ukraść to i to w testamencie, to też nie masz ani prawa, ani obowiązku, żeby tego robić. A więc nie ma tutaj prawa i obowiązku. Jeśli oczywiście jest to w kwestii tej osoby, która pyta, bo oczywiście może się zdarzyć, że jest cała rodzina, tak, i wszyscy się zgadzają na tą kremację, tylko jeden człowiek się nie zgadza. Należy powiedzieć swoje zdanie, natomiast nie trzeba teraz, nie wiem, porywać tych zwłok i pogrzebać ich w tajemnicy, w niewiedzy, tak, żeby inni nie wiedzieli. No, nie jest to bez wątpienia tego kalibru sprawa. Czy w związku ze śmiercią, to pytanie o konsekrację biskupie, na które już odpowiedziałem. Powiedział ksiądz kiedyś, że w sytuacji, kiedy w ramach leczenia jakiegoś schorzenia kobieta przyjmuje leki, których skutkiem ubocznym jest działanie antykoncepcyjne, to wówczas w okresie przyjmowania tych leków nie powinna współżyć. Rozumiem, że obowiązywałoby to również, gdyby dane schorzenie wymagało przyjmowania tych leków przez wiele lat, czy nawet przez cały okres prokreacyjny. I przewijam tutaj część tego pytania. Też
Przypominam to, co powiedziałem na początku a propos roztropności i takiej kazuistyki, szczególnie jeśli chodzi o kwestie związane z czystością. Bardzo szczegółowe pytania w tych kwestiach to nie są dobre pytania do omawiania ich w internecie. To znaczy, jeśli ktoś faktycznie ma jakiś bardzo poważny problem zdrowotny, nie wie, jak się zachować, to jest kwestia do omówienia ze spowiednikiem w konfesjonale, gdzie można to też dokładnie naświetlić. Natomiast nie jest dobrym, z natury rzeczy nie jest dobrym, omawianie takich rzeczy tak po prostu na wizji, rzucając to do wszystkich. Bo raz człowiek może być w jakiejś takiej bardzo specyficznej sytuacji, czy to zadające pytanie, czy kto inny, kto ogląda, gdzie jest to takie bardzo intymne i w jakiś sposób związane z bolesnymi przeżyciami. I wtedy jakieś uogólnienie, które padnie w takim materiale skierowanym przecież do wszystkich, może być dla tego człowieka takie nieadekwatne, może nawet wprowadzić trochę w jakieś niewłaściwe tory myślenia o tym problemie, bo jednocześnie są to rzeczy, gdzie czasami potrzeba faktycznie bardzo, bardzo dobrej znajomości szczegółów, żeby dobrze doradzić. I nie należy oczywiście w takim materiale każdy możliwy szczegół uwzględnić i każde możliwe wyjście, bo tak się nawet nie da zrobić, opisać i powiedzieć, co trzeba w danej sytuacji zrobić. A więc w takiej wielkiej, wielkiej ogólności pomijam ten wątek, który pojawia się później, chorób, na to i powiem po prostu tą zasadę ogólną, która w jakiś sposób odnosi się do jednego i drugiego. Podejrzewam, że ten cytat mówił o tym, że gdy mamy taką sytuację, przede wszystkim tam, gdzie jest ryzyko działania wczesnoporonnego, tam jest absolutnie ścisły obowiązek, żeby, jeśli kobieta musi wziąć takie leki, które mogą mieć działanie wczesnoporonne, jest absolutnie ścisły obowiązek, żeby nie współżyć. Absolutnie ścisły obowiązek, żeby nie współżyć, jest również wtedy, gdy z własnej winy człowiek dokonał jakiegoś zabiegu, który uczynił go niepłodnym. To znaczy, była to świadoma i dobrowolna decyzja, po to został ten zabieg dokonany, żeby uczynić człowieka niepłodnym. Taki był zasadniczy cel. Wtedy jakby mamy do czynienia ze stosowaną świadomie i dobrowolnie antykoncepcją, niejako w sposób permanentny. Natomiast nie jest to tożsame z jakimś schorzeniem, tak? To znaczy, jeśli człowiek wchodzi w związek małżeński, będąc bezpłodnym, albo zostaje bezpłodny w trakcie trwania związku małżeńskiego, to nie jest to tożsame z tym, co powiedziałem przed chwilą, tak? To nie jest tożsame ze stosowaniem permanentnym antykoncepcji. To człowiek może nawet zawrzeć związek małżeński, będąc niepłodnym, nie może go zawrzeć natomiast, jeśli nie jest w stanie odbyć aktu małżeńskiego, bo przedmiotem przysięgi małżeńskiej jest wzajemne przekazanie sobie prawa do swojego ciała właśnie w kontekście zrodzenia i wychowania potomstwa. I o ile bezpłodność jest rzeczą, która może się zdarzyć, że człowiek, który zostaje zdiagnozowany jako bezpłodny, mimo wszystko w ten czy inny cudowny lub medyczny sposób jednak do tego poczęcia dojdzie. O tyle, jeśli nie może dojść do skonsumowania tego małżeństwa, nie ma tego zasadniczego elementu, który może zostać przekazany, czyli przekazanie sobie prawa do swojego własnego ciała właśnie w kontekście aktu małżeńskiego. A więc tyle, jeśli chodzi o zasadę ogólną. Nie będę wchodził w każdy możliwy szczegół. Jeśli kobieta przyjmuje lekarstwa, które mają działanie antykoncepcyjne, nie mogą działać wczesnoporonnie, jeśli te lekarstwa koniecznie trzeba z jakiegoś powodu przyjmować, nie wiem, one zaburzają cykl na przykład, nie będzie wtedy ścisłego obowiązku, żeby nie współżyć, jeśli na przykład, nie wiem, będzie trzeba te leki przyjmować przez dłuższy czas. Tak samo jak nie ma obowiązku, żeby nie współżyć, jeśli po prostu jest zaburzony cykl, tak? Albo
kobieta już jest bezpłodna, w sensie już nie może dziecka począć. Również dalej można współżyć. Natomiast nie można świadomie i dobrowolnie ograniczyć tej możliwości poczęcia dziecka, tak, bo wtedy jest to antykoncepcja. Natomiast rozumiemy, jeśli ja przyjmuję lekarstwo po to, żeby kobieta przyjmuje lekarstwo po to, żeby coś zostało uleczone i jednocześnie skutkiem ubocznym jest zaburzenie cyklu, to tutaj nie jest to wystarczający powód do tego, żeby potraktować to jako taką permanentną antykoncepcję. Natomiast odsyłam jeszcze raz po szczegółowe wskazówki w takiej sytuacji do konfesjonału. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czy są księdzu znane książki Marii Waltorty, poemat Boga Człowieka? Jeżeli tak, to jaki jest stosunek Bractwa Świętego Piusa do tych dzieł? Papież Pius XII nadał imprimatur po ich przeczytaniu. Przepraszam, a po wielu latach ówczesny prefekt Kongregacji Nauki i Wiary, kardynał Ratzinger, stwierdził, aby ich nie publikować, bo przyniosą więcej szkody niż pożytku. A więc z tego, co na szybko zdołałem się zorientować, to potwierdzenie, akceptacja Piusa XII jest ustna, a więc nie została ona nigdzie zapisana, jest domniemana, przekazana przez jakiegoś kardynała, że Pius XII miał powiedzieć, a więc jest to rzecz wysoce wątpliwa. Zasadniczo to, co mamy na piśmie, to jest stwierdzenie, że są to niebezpieczne objawienia, nieuznane przez Kościół, a więc nie idźcie tą drogą. Teraz pytanie niedołapkowane, ale proszę księdza, siedmiolatek pyta, co znaczą słowa Pana Jezusa skierowane do Marty? Marto, Marto, o bardzo wiele rzeczy troszczysz się i kłopoczesz, a przecież jednej tylko potrzeba. Maria najlepszą cząstkę obrała, która jej nie będzie odjęta. To jest bardzo piękne pytanie. Marta krząta się wokół różnorakich posług wobec Pana Jezusa, a Maria siedzi i słucha Pana Jezusa i Marta ma pretensje, dlaczego Maria nie pomaga przy różnych pracach domowych. Na co Pan Jezus odpowiada? Marto, Marto, troszczysz się o wiele, a potrzeba tylko jednego. Maria obrała lepszą część. Bardzo piękne słowa. Wskazują one na prymat tego, co wieczne. Na prymat życia kontemplacyjnego nad aktywnym. Wskazują one na to, że najważniejszym celem jest to, żeby być przy Panu Bogu i Jego słuchać. Że ważniejsze są zakony kontemplacyjne niż aktywne ostatecznie. Że ważniejszym w życiu katolika jest, żeby trwać przy Panu Bogu, niż żeby wiele, wiele robić. Że ostatecznie ważniejszy jest rozum niż wola, nawet chociaż to już taki daleki wniosek, ale tak naprawdę jest to tutaj zawarte. Odpowiedź dla siedmiolatka jest taka, że ważniejszym jest, żeby modlić się, być przy Panu Bogu, niż żeby nawet wiele dobrych zewnętrznych rzeczy zrobić. Czyli więcej dobrego zrobi ten, kto naprawdę, naprawdę szczerze się do Pana Boga modli, niż ten, kto, nie wiem, wielką firmę założy i wielkie rzeczy doczesne osiągnie. A więc większą rzeczą jest zakon kontemplacyjny niż duża salka katechetyczna w Medjugorje, o której mówiłem w materiale o poświęconym, no nie tyle tym domniemanym objawieniom, czy temu ostatniemu uznaniu tych, znaczy, pamiętamy, tak, to było takie uznanie, nieuznanie tych objawień. Jak spełnić swoje obowiązki jako chrzestny w przypadku, gdy chrześniak mieszka daleko i spotkania są tylko w święta? Znowu to jest trochę pytanie w stylu tym kazuistycznym, tak, że mam bardzo precyzyjną sytuację i chcę dokładnie wiedzieć, żeby dokładnie powiedzieć, co mam zrobić. A więc, moi drodzy, naprawdę, starajmy się poznawać zasady i po prostu później je dostosować. No, co zrobić? Tyle, ile mogę zrobić. Ja nie wiem, jaką macie sytuację, co możecie zrobić, co nie. Warto próbować, jeśli da się dwa razy do roku spotkać, to warto spróbować. Może jest jakaś okazja, że można tam pojechać, że można coś sprezentować, że można jakiś czas spędzić z tym dzieckiem. No, warto próbować, a oczywiście modlitwa zawsze jest możliwa. Czy ksiądz Wawrzyn jeszcze do nas wróci? Bardzo lubiłem jego kazania i konferencje. Nie wiem, ale myślę, że jest to niewykluczone.
Pytanie niedołapkowane, ale spodobało mi się. Dlaczego Bóg ukarał Dawida za spis ludności? Przecież królowie często potrzebowali robić spisy ludności, na przykład ze względów podatkowych albo militarnych. Tam wyraźnie wynika, że Dawid robi to ze względów ambicjonalnych i wydaje się, że to jest dosyć powszechne też w świecie starożytnym, że względy ambicjonalne odegrały tu kluczową rolę. To jest w ogóle bardzo ciekawe. Dawid jest bardzo ciekawą postacią. Jest on może trochę takim w ogóle archetypem takiego, powiedzmy, wodza, który upada właśnie dwa razy w swoim życiu przez kobietę i przez ambicje. To są te dwie rzeczy, które go do upadku doprowadzają. I w przypadku tego spisu ludności, Pan Bóg zakazuje mu, bo mówi, to ja jestem władcą, to ja jestem Panem Izraela, nie ty. Czyli jest to widać, ewidentnie, że jest to taka kwestia ambicjonalna, że Pan Bóg chce, żeby Dawid jednak znał swoje granice. Dawid jednak nie zna swoich granic. I zarówno właśnie, jeśli chodzi o cudze żony, jak i jeśli chodzi o lud Pana Boga, nad którym została mu przekazana właśnie władza, namiestnictwo może bardziej. Szczęść Boże. Czy Bractwo planuje wrócić do publikacji katechez dla dzieci na YouTubie? Ja nie planowałem. Liczba wiernych stale rośnie, a katechezy w szkołach dalekie są od katolickich. No to prawda. U nas na kanale były dawno temu katechezy. To były katechezy jakby kręcone w pierwszej linii właśnie dla dzieci z naszej szkoły, gdy ograniczona była możliwość obecności w szkole w tym pierwszym etapie ograniczeń możliwości funkcjonowania szkoły. Faktycznie tak robiliśmy, natomiast też nie trwało to jakoś bardzo długo. Także myślę, że w praktyce to się na razie nie stanie. Po prostu ze względów praktycznych pomysł całkiem fajny, ale nie byłoby za bardzo komu tego w tej chwili robić. Czym się różni modlitwa na poświęconym różańcu od tej na niepoświęconym? Jedna jest na poświęconym, druga na niepoświęconym. Dawno temu potrzeba było do uzyskania odpustów cząstkowych, aby był poświęcony, natomiast z tego co wiem, ten warunek został przez Pawła VI usunięty, a więc nie jest to już koniecznie potrzebne. Oczywiście, jak każde sakramentalia mają to do siebie, że mają nam pomóc. Mają nam pomóc w wypraszaniu łask od Pana Boga, w zwracaniu się do Pana Boga, a więc jaka jest różnica jazdą poświęconym samochodem od niepoświęconego samochodu. Możemy liczyć na trochę większe wsparcie Pana Boga przy jeździe poświęconym samochodem, przede wszystkim w kontekście tego, co jest do zbawienia potrzebne. Może niekoniecznie w kontekście, nie wiem, wygrywania wyścigów ulicznych, ale nie wykluczam na tyle, na ile jest to moralne. Natomiast no, różaniec siłą rzeczy, tak, to jest, cel jest pobożnościowy, a więc myślę, że można jak najbardziej liczyć na pewne dodatkowe wsparcie przy odmawianiu różańca na poświęconym różańcu. Długie kolejne pytanie. Sprawdzam, czy uda mi się je streścić. Pytanie w sumie, no, bo opowiada konkretną historię, pytanie w sumie streszcza się chyba do zakończenia. Czy chodzenie na niedzielne msze tylko wystarczy, czy tak jak pisał w książce święty Alfons Ligori, żeby być w miarę możliwości jak najczęściej na mszy świętej, czyli ja teoretycznie mogę być codziennie, bo kościół pod domem prawie. Czy lepiej rzadziej, a na tradycyjną? Czy oczywiście chodzi o kwestię nowusa. Więc święty Alfons Ligori nie miał nowusa pod domem, tylko oczywiście mówił o katolickiej mszy świętej. I oczywiście w tym kontekście należy to czytać. To znaczy, tak, jak najbardziej, jeśli mamy dostęp do mszy świętej, oczywiście należy w niej uczestniczyć. Tylko że jeśli mamy dostęp do mszy świętej zdewastowanej przez protestantów, która katolickiej wiary nie wyraża, w której, jak ostatnio to widzieliśmy, gdy rozważaliśmy modlitwy powszechne, wciąż tutaj te kartki leżą, w której modlą się wierni o rzeczy nie tylko głupie, ale czasem dosłownie straszne. No nie, no po prostu w tym nie należy uczestniczyć i jest w tym pytaniu trochę czegoś mi takiego obcego i do końca niezrozumiałego. To znaczy, wydaje mi się, że jest to podejście trochę takie emocjonalne, na zasadzie, że no, czuję jakieś przywiązanie do tej parafii i chcę tutaj jakoś coś zrobić, uczestniczyć. Natomiast jeśli ja widzę, że coś jest złe,
tak, to jest szkodliwe, widzę, że ten rytm niszczy wiarę, to ja po prostu trzymam się od tego z daleka za wszelką cenę, tak, i jakby nie widzę tutaj jakiegoś, nie wiem, tej trudności, tak, no jeśli rozpoznałem, że to jest złe, no to nie idę. Tyle, tylko tyle i aż tyle, a więc oczywiście nie należy też problemu stawiać w ten sposób, że no dobra, to albo chodzę codziennie na nowusa, albo raz w tygodniu na tradycyjną mszę świętą i już nic w tygodniu nie robię. Nie, no to jeśli masz ten czas, który mógłbyś przeznaczyć na to, żeby pójść na nowusa, no to przeznacz ten czas na to, żeby na różańcu się pomodlić, żeby czytanie duchowe zrobić, żeby rozważanie zrobić. Przeznacz ten czas faktycznie na rzeczy pobożne. Staraj się zjednoczyć może nawet z jakąś mszą świętą, przeczytaj teksty mszalne, mszy świętej, postaraj się przyjąć komunię duchową. No jest jakby mnóstwo takich pobożnych praktyk, które można robić. Oczywiście nie namawiam tutaj do lenistwa, tak? Tylko namawiam do tego, żeby korzystać ze środków, które faktycznie są bez wątpienia dobre. Może tym razem się uda. Udało się. Jak to jest z alkoholem? Niby wszystko jest dla ludzi, ale nie wszystko przynosi dobre owoce. Nawet jeżeli pominiemy naukowe dowody o szkodliwości alko w każdej spożywczej dawce alkoholu, to owoce spożywania powszechnie alkoholu są raczej opłakane. Czemu używanie nikotyny jest grzechem? Nie jest. A picie już nie. Dopiero od pewnej dawki jednak jest ona bardzo zmienna. A więc nie można sobie samemu szkodzić. Natomiast jeśli chodzi, czyli wypalenie jednego papierosa, żeby zobaczyć, jak to działa, na pewno nie jest grzechem. Wypalenie jednego cygara w niedzielę z okazji święta na pewno nie jest grzechem. Tak samo jak wypicie jednej kawy nie jest grzechem. Natomiast może być już grzechem, gdy faktycznie uzależniamy się od czegoś, tak? Jeśli zaczynam wypalać papierosy codziennie, może to być niebezpieczeństwo tego, że faktycznie wystawiam się tutaj na nałóg, który po prostu będzie, bo przy takiej ilości będzie ta szkodliwość już ewidentna i też nałóg zawsze jest czymś złym i szkodliwym. Nawet jeśli rzecz jest sama w sobie bardzo niewinna, to jednak należy go unikać. Nikotyna nie jest jakaś bardzo niewinna, ale szkodliwość jest mocno jednak ograniczona. I tutaj te badania naukowe, to jest zawsze dosyć takie zabawne, bo ze wszystkimi dietami, kwestiami jedzenia, to jest tak, że zależy, co się dokładnie bada. No przecież można, wszystkiego można dowieść w takim, tak, że ale tu alkohol szkodzi na to i na to, mózg umiera, koniec świata, tak? Później zrobi się badanie coś innego, ale z kolei tutaj na nerki działa dobrze, a tutaj działa tak, a tutaj, bo człowiek jest dosyć skomplikowanym organizmem i dlatego można patrzeć na bardzo różne aspekty. Oczywiście, że zawsze znajdą się tacy naukowcy, którzy będą mówić, że to dobre, a to złe. Natomiast do oceny moralnej nie potrzeba analizy laboratoryjnej zwykle, tylko wystarczy zdrowy rozsądek. Spójrzmy na narody, które od zawsze rozsądnie alkohol piją. Spójrzmy na basen Morza Śródziemnego, na Włochów, na Hiszpanów, na Francuzów. Francuzi nawet w tych rygorystycznych zakonach, gdzie tam poszczą nieustannie, biczują się, jak właśnie w Morgon, mają codziennie tą flaszkę wina na stole. Piją tylko wtedy, gdy przełożony sobie naleje. Dopiero wtedy można. Zwykle robi to faktycznie od święta, ale jednak ten element kultury tam jest po prostu cały czas obecny. Jakoś te narody, Włosi, Francuzi czy Hiszpanie, jakoś te narody piją od wieków ten alkohol i jakoś tak się nie zdegradowały. Co więcej, jakoś tak w porównaniu do nas nie powiedziałbym, żeby były, nie wiem, mniej inteligentne, mniej twórcze, żeby jakoś tak mniej sztuki tworzyli na przykład, albo żeby byli bardziej nieporadni politycznie. No jakoś tak nie zauważyłem. Nie wiem, krócej żyją może, albo coś, albo nie wiem, no to jacyś tacy są, coś się z nimi nie tak, mózgi mają mniejsze. No nie, ludzie. Po prostu trzeba trochę zachować zdrowego rozsądku i patrzeć, co faktycznie do czego prowadzi. I widać ewidentnie, że alkohol nie jest czymś, co miałoby jakieś widocznie złe skutki. To jest dla katolika powinno być zupełnie oczywiste, bo jakby Pan Jezus uczynił materiał sakramentu, najświętszego sakramentu, wybrał na postać, pod którą pozostanie z ludźmi do końca czasów, że wybrałby coś szkodliwego, tak?
Ludzie, no pomyślcie trochę. Wy wierzycie w ogóle w Pana Jezusa? Wy wierzycie, że to jest Bóg? Czy wy myślicie, że wasi naukowcy, którzy stwierdzili, że alkohol wypala mózg, to myślicie, że oni wiedzą lepiej od Boga, tak? Co jest dobre, a co jest złe. Ludzie, ogarnijcie się. Kiedyś w pytaniach i odpowiedziach padło pytanie, czy można korzystać z socjalu, stypendia, zasiłki, dotacje. I odpowiedział ksiądz tylko tak. Mógłby ksiądz to uzasadnić. A więc tak, skoro państwo już nam zabiera pieniądze w różnego rodzaju podatkach, to jak najbardziej mamy prawo później domagać się, żeby nam część oddali. Tylko tyle i aż tyle. Tak? A więc skoro państwo, na przykład w przypadku szkoły, państwo zabiera, znaczy zabiera, tak, płacimy dwa razy tyle w sumie, to znaczy tyle, ile płaci się pracownikowi, drugie tyle idzie gdzieś tam na różne socjalne datki i podatki. No i później, skoro tyle oddajemy, to jak najbardziej powinniśmy, mamy prawo oczekiwać, że państwo przynajmniej tą część, którą łaskawie jest gotowe zwrócić w dotacjach, żeby ją później zwróciło. Dlaczego bulla Sublimis Deus Pawła III z 1537 roku nie została wpisana do kompendium Denzingerowskiego? Trochę w tym sensie pytanie mnie to rozbraja, że czuję się jakby, nie wiem, trochę taką, jakbym miał być tutaj taką encyklopedią wiedzy, dlaczego nie została wpisana do Denzingera. Jakbym ja tam był przy edycji, nie jest to coś, nie wiem, powszechnie znanego, coś, co byłoby omawiane na studiach, że tutaj nie zostało wpisane. Nie wiem, dlaczego nie została wpisana. Taki szybki research, jeśli w ogóle ktoś jest ciekaw, bo ta historia jest ciekawa, to jest bulla o godności ludzkiej i o tym, że nie wolno ludzi zniewalać i ona oczywiście wzbudzała ogrom kontrowersje w wieku XVI. Mamy to jednak jest jeszcze czas, no jeszcze rozkwit kolonializmu, a więc i wielkie kontrowersje wokół tej bulli, później druga, trzecia wersja. Bardzo ciekawa sprawa. Myślę, że może to jest spekulacja, że może to wynikać z tego, że uznaje się późniejsze dokumenty za, powiedzmy, tożsame z tą bullą i jakby kolejne wersje, i że być może nie wiemy, nie mamy tej stuprocentowej pewności, czy faktycznie nie zostało to w ten sposób wydane. To znaczy, że najpierw ta bulla, później niejako wersja zaktualizowana, zmodyfikowana pod jakimś względem i być może dlatego autorzy akurat jej nie uwzględnili. Nie wiem. Jeśli ktoś jest ciekaw tej historii, bo to faktycznie historia jest dosyć ciekawa, to odsyłam do angielskiej Wikipedii. Tam jest faktycznie sporo informacji, w polskiej prawie nic nie ma, natomiast najwięcej, co udało mi się znaleźć tak na szybko, to jest właśnie tam i zachęcam do tego, żeby sobie to poczytać, jeśli ktoś jest tym zainteresowany. Pytanie takie z ostatniej chwili pana Sowy, które wpadło, nie wiem, wczoraj czy przedwczoraj z mojego punktu widzenia. Dlaczego PiS-owi X nie udało się zatrzymać modernizmu? Najwyraźniej znowu pan Milczarek w Polonii Christianie mówił o tym, że znaczy pan Sowa streszcza to słowami: dobrymi chęciami Piusa X to piekło jest brukowane. Nie wiem, jaki był przekaz tego materiału tak w całości, natomiast moim zdaniem odpowiedź jest dosyć prosta. To znaczy udało się na tyle, na ile to od Piusa X zależało. Natomiast mamy później praktycznie 50-60 lat do Soboru Watykańskiego II, 60 lat, a więc moim zdaniem, gdyby zachowano tą stanowczość i czujność Piusa X, to pewnie udałoby się może nawet całkiem uniknąć tego kryzysu modernistycznego. Trudno powiedzieć, bo modernizm lubił się tak chować, tak? Ale myślę, że przy wystarczająco długim traktowaniu go w ten sposób, jak Pius X to robił, ta przysięga antymodernistyczna i takie naprawdę bardzo dokładne pilnowanie, bo te rzeczy długo obowiązywały, ale po prostu z czasem odpuszczano sobie. Były, ale były już takie traktowane jako tak
taka rzecz, powiedzmy, jest, ale nic ważnego. Myślę, że gdyby zachowano tutaj ten radykalizm Piusa X, to szansa byłaby dużo większa, ale przecież też żadnej oczywiście gwarancji nie mam. Ksiądz to powinien zrobić kurs podyplomowy na biskupa i wypłynąć na szerokie wody, zamiast siedzieć z nami i odpowiadać na niemądre pytania. Kurs podyplomowy na biskupa, bardzo mi się ta idea podoba. Czy planuje ksiądz odpowiadać na serię ojca Adama Szostaka Bukłaki? To jest w tym sensie ciekawe pytanie, że nie planowałem, dlatego że nie lubię, znaczy mam już trochę dość takiego tańczenia pod to, co ktoś inny powiedział. W sensie jakiś ksiądz mówi coś na YouTubie i ja odpowiadam. Trochę już mnie to zmęczyło, już jakby ten format tak bardzo mnie nie odpowiada, ale myślę, że z punktu widzenia widza to nie jest oczywiste, że zasadniczo taka dyskusja jest dobra dla obu stron. I myślę, że ojciec Szóstek może faktycznie nawet chcieć sprowokować w ten czy w inny sposób takie dyskusje. Zasadniczo, gdy jakieś kanały na YouTubie się między sobą kłócą, to oba kanały na tym korzystają, a więc byłoby to, podejrzewam, że i ojciec Szóstek tego chce i z punktu widzenia ilości widzów, do których docierają moje materiały, byłoby to korzystne. Natomiast to mnie jeszcze nie przekonywało do tego, żeby tą serię komentować. Natomiast bardzo ciekawie właśnie w odpowiedzi pod tym komentarzem pan Sowa napisał, przed chwilą wspomniany, że jego zdaniem ta seria jest taką próbą poradzenia sobie ojca Szóstaka z tradycjonalizmem, że on przetrawia te różne informacje, które do niego docierają, jakoś próbuje sobie z tym poradzić i to mnie trochę zaintrygowało i być może obejrzę jakiś jeden czy dwa materiały. Jak radzić sobie z wyrzutami sumienia i poczuciem winy za grzechy już wypowiadane oraz za swoje aktualne słabości i wady, które nas przytłaczają? Popełniam praktycznie wszystkie grzechy główne. Chodzi o strach przed piekłem lub bardzo ciężkim czyśćcem. A więc jeśli pojawia się taki strach, należy od razu go, jak w przypadku każdej pokusy, kontrować aktem odwrotnym, to znaczy aktem ufności wobec Pana Jezusa, poprosić go w tym akcie o miłosierdzie, o to, żeby się nad nami zlitował. Jeśli jakieś grzechy wracają z przeszłości, można od razu drobną pokutę sobie za taki grzech nałożyć, jeśli jest to naprawdę jakiś poważny grzech z przeszłości, który nas dręczy i sobie na przykład przychodzi mi ta myśl, Panie Jezu, przepraszam i przyjmij jako pokutę tą krótką modlitwę, albo jakąś drobną ofiarę składam w intencji pokuty za ten grzech, to jak najbardziej jest dobre. Natomiast to w przypadku tych naprawdę poważnych grzechów, które gdzieś tam nas dręczą, w przypadku skrupułów, to tego bym nie zalecał. To znaczy, jeśli to cały czas przychodzi, dotyczy praktycznie wszystkiego, to wtedy nie zalecałbym tej pokuty, bo po prostu cały czas będzie się nawarstwiało, tylko to pierwsze rozwiązanie, czyli ten krótki akt, czyli listy Panie Jezu, miłosierdzia nad nami grzesznikami. Czy adwokat reprezentujący jedną ze stron podczas rozwodu grzeszy? Nie co do zasady. W ogóle wszystkie strony, znaczy ci prawnicy, którzy uczestniczą w sprawach rozwodowych, co za zasady mają do tego prawo. Oczywiście to jest z punktu widzenia rzeczywistości, taki rozwód jest tylko i wyłącznie separacją. Natomiast samą sprawę jest to co do zasady moralne, żeby taką sprawę prowadzić. To jest inna kwestia, powiedzmy, tak wiele rzeczy tam może być niemoralnych i oczywiście, tak? Natomiast co do zasady nie jest to zakazane. Tak inaczej musielibyśmy odradzać w ogóle zostawanie prawnikiem i w ogóle zajmowanie się takimi sprawami. Znaczy to nie jest argument, dlaczego to jest moralne, tylko gdyby tak było, no to wtedy żaden katolik nie mógłby tak naprawdę jako taki adwokat pracować, a więc mogą, dlatego że jeśli patrzymy na to, czym faktycznie taki rozwód jest, czyli taką separację, jest to co do zasady dopuszczalne moralnie, żeby taką rozprawę sądową prowadzić. Na zakończenie standardowo odmawiam dziesiątek różańca w intencji wszystkich naszych uczestników. Zachęcam do tego też, żeby odmówić dziesiątek różańca w intencji duszy świętej pamięci biskupa Bernarda Tissier de Malare. Dziękuję za dzisiejszą uwagę i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.